Uważa Pani, że w Rzeszowie jest za mało parkingów? Jakoś wie Pani, co teraz zaskoczyła mi Pani, ale owszem tak, sądzę, że jest za mało parkingów. A gdzie brakuje? Na pewno tutaj w Śródmieściu, na 100%. Uważa Pan, że gdzieś brakuje zdecydowania tych parkingów i by się koniecznie przydały? Może w centrum. A obok ratusza na przykład, czy bardziej obok urzędów? Obok ratusza. Ja już tam mało korzystam z tamtych miejsc, ale głównie tak na uboczach. Najbardziej brakuje takich parkingów? W centrum raczej. W centrum można powiedzieć, że to jest największy problem z zaparkowaniem. Gdzieś, jak widać, tu jest kolejny samochód nadjeżdża i po prostu nie ma gdzie. Nie jeżdżę za dużo, także, ale tu w okolicy, gdzie jeżdżę, to jest gdzie zaparkować moim zdaniem. Teraz, jak wprowadzone są te parkomaty. Bo wcześniej było zupełnie inaczej? Ciężko było zaparkować. Chyba nie. Poprzez te opłaty po prostu myślę, że ludzie teraz rozsądnie parkują. Tam, gdzie można bezpłatnie, tam, gdzie można płatnie, jeśli na krótko albo coś. Tak. Czyli teraz łatwiej Pan znajduje miejsce do zaparkowania niż wcześniej? Oczywiście. Macie problem z zaparkowaniem? To zależy. Jak to jest na Twoim bloku? Pod Twoim blokiem? Nie ma tam problemu z zaparkowaniem. Nie, tutaj w mieście tak samo nie ma. Nawet jest w porządku. Czyli nie brakuje tutaj parkingów? Znaczy dla mnie to nie brakuje, bo często na galerii. Ja z mojego wegami jeżdżę, więc. No właśnie. A na przykład uważasz, że gdzieś jest potrzebny zdecydowanie dodatkowy parking, na przykład taki kilkupoziomowy? Oczywiście, jak nie na osiedlu, przykładowo Nowe Miasto, to w centrum tym bardziej, ale przykładowo teraz pytanie, gdzie można go wybudować? To jest bardzo dobre pytanie. A masz jakieś takie miejsce, gdzie można by było... Co mi się rzuca na myśl, to koło liceum trzeciego. Masz problem z zaparkowaniem w centrum? Tak, mam. Ale nie mam auta, ale wiem, że dużo osób ma problem z zaparkowaniem w tym mieście. No, chyba jest sporo. Skoro stoję i mam gdzie zaparkować, to... A przydałby się jeszcze jakiś parking w centrum albo na obrzeżach, przy osiedlach? No pewnie, że tak. Taki wielopoziomowy? Na przykład. Czyli jesteś ogólnie zadowolony z tego systemu parkingowego teraz? Jest mniej aut jakoś na ulicach? Znaczy na ulicach, na parkingach. Nie tak koniecznie. Odczuwasz? Niekoniecznie, więcej nawet. Proste. A uważasz, że ciężej teraz zaparkować? No, jeszcze w takich godzinach. Z zaparkowaniem? I pani co, ja tutaj nocuję 2 dni, raczej 2 noce. Także w ośrodku, nie? Mam parking, także tutaj nie ma problemu, nie? Tam gdzie nocowałem, tam zostawiłem auto. Ale widzę, że dużo miejsca jest, bo tak byłem na Starym Rynku, może powiedzieć, i tak dalej sobie chodzę. No to jestem z Poznania, także nawet lepiej chyba niż w Poznaniu. I uważa Pani, że brakuje miejsc do parkowania? No trochę, zdecydowanie tak. A gdzie najbardziej tak by chciała Pani, żeby był jakiś parking dodatkowy? No właśnie nawet tutaj, bo tu już kończy się strefa parkowania i parkują wszyscy, którzy dojeżdżają spoza. Najgorzej jest pewnie na osiedlach, blokowiskach. Czyli szukają mieszkańcy takiego darmowego miejsca postoju przez wprowadzone opłaty. Z tych parkingów, tak. Ale taki bezpłatny by się przydał? No. Dobrze by było. Tak. Dobra, dziękujemy pięknie. Do widzenia.